Człowieku, to jest poetyka karawaningowa. Nawet chudy zagwizdał, powiedział, ulala, grubo. Który pali jest lampka? Się, tylko świeci się. Pali się lampka. Palić to się może tam w piecu. Parcie mądrale, nie? Bez niespodzianek. Troszeczkę nie ogarnąłem pracy z tym klejem. Dzień dobry. Witajcie w kolejnym wyzwaniu przyczepowo-stolarskowo-karawaningowym. Tak sobie myślę, że każdy z odcinków pewnie będzie miał jakiś główny wątek, główny temat, ale te wszystkie wątki i tak będą się jakoś przenikały, no bo na przykład w poprzednim odcinku robiłem koła, robiłem ten układ jezdny, a będę to kontynuował dopiero za jakąś chwilę, bo farba idzie, bo idą opony i za chwilę będę do tego wracał. Anyway, dzisiaj chciałbym zająć się troszeczkę wnętrzem, czyli właściwie jeszcze bardziej je wypatroszyć, niż jest wypatroszone. Są zawsze takie ciekawe koncepcje, że ktoś takie rzeczy kładzie w przyczepie. Chociaż sam mam biały siding, ale samo to, że z MDF-ki, wydaje mi się, że jest to trochę ciężkie. Ale to tylko może moja opinia. Sporo tej takiej urokliwej, różowej wykładzinki, z którą za chwilę będę chciał się rozprawić. No i chyba chciałbym spróbować ściągnąć tą główną płytę, która tutaj robi za podłogę. Chcę zobaczyć, co tu się dzieje z elektryką w znaczeniu całego oświetlenia zewnętrznego. Te przewody gdzieś mi się tu chowają pod podłogą, żeby to po prostu wszystko zaczęło migać, palić, świecić i w ogóle. Z przyczepy urokliwie wychodzą jakieś dwa kable. To jest podstawowa siódemka, a to jest pewnie jakieś dodatkowe gniazdko, nie wiem, do ładowania. Może kiedyś były jakieś podwójne, nie wiem, czy coś. Pomyślałem sobie, że starczy już nagrywania w totalnych ciemnościach we wnętrzu tej przyczepy i zainstalowałem profesjonalne oświetlenie. Halogen, który ciągnie, nie wiem, pewnie z 500 W, bo nawet nie jest LEDowy. Na uwagę zasługuje fakt, że ktoś wykładzinę przykleił na uszczelkę, kurde. Zamiast wkleić tą wykładzinę pod uszczelkę. Szkoda. Chociaż ten klej się tu kruszy. Może coś z tego będzie. Piękne to jest, że nie wiadówka. To jest po prostu plastikowa skorupka. Co najwyżej taką wybeszoną pojadę na myjnię, zacznę lać wodę z góry, przynajmniej będę widział, gdzie są jakieś dziury. Ty kumasz, jak zrymowałem? Człowieku, to jest poetyka karawaningowa. Nawet chudy zagwizdał, powiedział, ulala, grubo. W tej fazie destrukcji wkracza moje ulubione narzędzie, albo jedno z najbardziej ulubionych, a mianowicie multitool. Czyli tak zwany przez chłopaków z Hellcampu nazywany Fame'em. U nich poznałem to urządzonko, uwielbiam. Szafa powoli lega w gruzach. Po kilku godzinach walki zrobiło się tu już całkiem przestrzennie. Fajnie, fajnie, czuję jakby tą przestrzeń. Ja tu lubię tak się zapędzić, że coś robię. Potem nagle przeskakuje w zrywanie, nie wiem, tych wykładzin, tych szmatek z góry i już zaczynam robić coś innego, nie? Więc tak trochę odpadam. Więc jakby muszę sobie ustawiać, że jednak podstawowo robię elektrykę, nie? A jest z tą elektryką tutaj no, sporo hałasu, bo jest rozprowadzona jakaś instalacja 230. Z tych wszystkich przewodów muszę usunąć po prostu te przewody, które nie są potrzebne, żeby została mi stricte tylko ta instalacja od haku. Całkiem sporo gruzu już mi się tutaj narobiło. Wyrzucając te wszystkie rzeczy, oczywiście oddzielam sobie te, które mogą być mi potem przydatne do na przykład odtwarzania jakichś łuków. Teraz myślę sobie, że przy okazji ściągnę tą, nazwijmy to bakistę, ten kufer. Przy okazji wyrzucę to wszystko, co tu jest wewnątrz. To jest w ogóle ciekawe, nie? Ktoś używał przyczepy i w środku miał klej montażowy. Chyba jakiś rozpuszczalnik. Ten kufer jest w całkiem fajnym stanie. No nie jest popękany, tylko się go odświeży. Moja ulubiona pozycja remontowa, czyli leżenie. Żeby ściągnąć kufer, to muszę zasadniczo tylko odkręcić te cztery śruby. W kufrobakiście znalazłem drugą wtyczkę. I teraz sobie tak myślę, ten dodatkowy kabel to nie było 230, tylko 12, czyli prawdopodobnie ktoś miał taki patencik, sobie tą wtyczkę ładował w gniazdo samochodowe i po prostu z akumulatora samochodowego czerpał 12 V właśnie do oświetlenia. Widzę minus taki, że rano ktoś mógł się zdziwić, że samochodu nie odpali, nie?
ale był pomysł, była realizacja. Teraz to sobie nawet myślę, że ten kabel to był oryginalny, bo po pierwsze tu są dwa sloty, po drugie te przelotki też tutaj są podwójne, ale to na pewno oryginalne nie jest. Oryginalne czy nie, ale ja tego nie chcę. Dobrze, idźmy dalej. To co chciałbym teraz zrobić, to sprawdzić wszystkie światła zewnętrzne i w tym celu będę podłączał do poszczególnych pinów ten zasilacz 12V. Tutaj pan Stolage mi dał. Wydrukowałem sobie schemat. A propos takich schematów, kiedyś naprawiałem wtyczkę w przyczepie, wydrukowałem sobie taki schemat, podłączyłem według takiego schematu i okazało się, że wszystko miga mi zupełnie odwrotnie, nic nie działa, nie? Okazuje się, że takie schematy, które najczęściej znajdziecie w necie, to są schematy gniazd samochodowych, czyli jeżeli naprawiacie wtyczkę w przyczepie, to musicie zrobić to w odbiciu lustrzanym. Dla pewności jeszcze za pomocą miernika sprawdzę, czy na pewno ten zasilacz działa, bo Maciej mówi, że to jest po jakiejś syrenie alarmowej i jest 12,09 V, więc super. Będę miał masę podłączoną białą na stałe i będę podłączał poszczególne kolory i sprawdzał, czy do poszczególnych danych reflektorów danego oświetlenia dochodzi prąd. Bo oczywiście liczyć na to, że dany reflektor się zapali, nie mogę, no bo żarówki na pewno są nieaktywne. Tak tu jednym palcem trzymam masę, tutaj włożyłem tą sondę plusową i proszę bardzo, mamy 12 V, czyli jakby przeciwmielne jest w porządku. Moi drodzy, coś tu jednak działa w tej przyczepie. Pali się prawy? Tak, prawy kierunkowskaz. Który pali jest lampka? Tylko świeci się. Pali się lampka. Palić to się może tam w piecu. Patrzcie mądrale, nie? No dobra, no ma rację, świeci się. Ogólnie z instalacją wszystko w porządku, więc fajnie. A widzicie? Jednak nawet w niewiadówce można zgniliznę znaleźć. Tutaj z zewnątrz musiało zaciekać i zniszczyło całe tutaj to drewnianko. Ale to spróchniałe nawet ta HDF-ka jak papier. I tak rysuje się wnętrze po wyciągnięciu z niego wszystkiego, co można było wyciągnąć. Fajnie. Lubię zacząć dzień od porządnej dawki koksu. Znaczy się węgla. Po porannej dawce koksu mogę przejść do pracy. Przepraszam, ale ten tekst tak mnie rozbawił. Ja wiem, to jest głupie. Śmiać się z własnych tekstów. Nie, właściwie to jest chyba żałosne, ale cóż. To jest, słuchajcie, fascynujące, bo cała przyczepa trzyma się na 8 takich śrubach. Z drugiej strony, co się dziwić, przyczepa jest lekka, więc nie potrzeba tutaj nie wiadomo czego. Mocno się nie musiałem zapierać. Wystarczyło tylko lekko zaprzeć i cała śruba się już ukręciła, więc to wszystko jest do wyrzucenia. To jest ten moment. Jestem bardzo ciekawy, co jest pod spodem. Bez niespodzianek. Tak wygląda podłoga. Zasadniczo, no, tak jak spod spodu, plus dodane kilka kantówek. Chciałem po prostu sprawdzić, czy tu wszystko jest git. Może po krawędziach dodam gdzieś jakieś takie kantóweczki, żeby ta podłoga gdzieś tutaj przy rogu się nie zaginała. Przelniać, nie wiem, pianek dawać czy coś tam jako termoizolację, to nie ma sensu, bo to i tak moim zdaniem jest to ewidentnie przyczepa tylko na ciepłe dni. Więc to będzie przyczepa letnia właśnie, o tym wam może nie mówiłem. Po 2 godzinach ściągania tych płyt krystalizuje mi się w głowie koncepcja, po co właściwie tą podłogę ściągam. Raz, że chciałem zobaczyć, co jest pod spodem. Dwa, widzę, że te deski, które tutaj zalegają, one nie zawsze są tej samej wysokości, więc fajnie będzie tą powierzchnię wyrównać. Trzy, znalazłem sporo dziur w tej jakby plastikowej podłodze. Począwszy od takich małych dziurek, kończywszy no, na takim już grubym wyłomie tutaj. Wnętrze wygląda tak ekscytująco, trochę jak z horroru. Jakby tu się coś, nie wiadomo co by zdarzyło. Coś po ścianach cieknie w ogóle, jakieś takie creepy. Zacząłem się bawić tą szlifierką, troszeczkę tą sklejkę ogarniać, wyczyścić ją o z tego typu rzeczy, nie? Gdzieś to wyszlifować, żeby to jakoś miało taką sensowniejszą przyczepność. Pomyślałem sobie, że położę sobie tutaj taką długą sklejkową łatę, która wyznaczy mi linię prostą. Tu dodam z 4 mm. Tu jest w porządku. Tu gdzieś coś wisi.
Może trochę trzeba będzie to zeszlifować. I tu jest całkiem sympatycznie. Do odchudzenia sklejki, bo jedyną sklejkę, jaką mam, to jest czwórka. Użyję nowej zabawki. Znaczy nowej jak dla mnie, bo dla chłopaków to już trochę to mają. Taki struk elektryczny. Moi drodzy, a teraz inicjacja urządzenia, które jest znane i lubiane przez polskich stolarzy, a mianowicie tak zwana formatówka, chociaż nie wiem, czy tak fachowo to się nazywa. Coś, co po prostu będzie mi robiło kantóweczki w odpowiednim wymiarze. Do tego mega fajny podciąg, więc miej pyłu. I tak oto z 4,5 zrobiło się 3,4. Są na rynku takie rzeczy, które się pojawiają i są po prostu totalnym sztosem. Dla mnie czymś takim jest klej mamut. Super, on nie płynie, on super fajnie trzyma i dość stosunkowo szybko wiąże. Do czego użyję tego mamuta? Do przyklejenia tych właśnie sformatowanych kantóweczek. Jednakowoż na uwagę zasługuje misternie przeze mnie skonstruowany próg, który przyjdzie tutaj. Troszkę nitro z pędzelka, kawałek szmatki. To tak kwoli wprowadzenia tego, co teraz będę robił, czyli będę zaklejał wszystkie te niepotrzebne otwory w podwoziu. Chciałem to początkowo zaklejać, wiecie, jakimś sika, coś tam. Chłopak mówi, ej, przecież to jest, tutaj wszystko to jest włókno szklane, to włókno szklane się elegancko w to wpasuje, więc tak, dobry koncept. Włókno szklane i żywica. A ci z was, którzy już troszeczkę nasz kanał 2+4 oglądają, to wiedzą, że ja już z żywicą miałem pewne doznania, jeśli chodzi o naszą przyczepę. No i tam za bardzo to nie poszło, więc mam nadzieję, że ci mi się uda. Do mieszania żywic z utwardzaczem chciałem użyć tej wagi. No, ale ta waga nie wygrywa tak lekkich rzeczy. Więc będę musiał tak precyzję na oko zrobić. Żywica 100 gram i do tego 2-3 gramy utwardzacza. Jako antykról kładzenia żywicy daje temu jakiś procent szansy, że to się chyba jednak zetnie, stwardnieje, znaczy się. Pstryk i jest kolejny dzień. Chodźcie zobaczyć, jak fajnie to włókno szklane ściągnęło. Jestem mega zadowolony. Proszę bardzo, pięknie, fajnie, twarde. Jako podkład zastosuję taką piankę. Zwykła, najtańsza pianka z Castoramy, 2 mm. W takiej rolce jest akurat 10 m², więc powinno mi to pokryć na dwie warstwy. I fajnie wyrówna mi te wszystkie nierówności gdzieś tutaj. I tak to wygląda po rozłożeniu. Myślę, że całkiem spoko. Spozycjonowałem sobie to jeszcze srebrną taśmą. I myślę, że to jest fajny pomysł. Tak nieskromnie się wypowiem, szukając potwierdzenia na to, że ta pianka ma sens. Do przykręcenia podłogi, jak i w ogóle całej budy, użyję takich śrub zamkowych. Dodatkowo z góry takie podkładki, żeby wzmocnić jakby tą starszą sklejkę, a z dołu takie mniejsze podkładki i zwykłe nakrętki. Tak, i to jest właśnie dobra myśl, która rodzi się nagle, jak coś tam się robi, nie? Że najpierw z tymi śrubami spozycjonuję sobie te sklejki, żeby one były w odpowiednim miejscu. Poprzykręcam to sobie wszystkie te sklejki do tych drewnianych konstrukcji, które są z dołu. Wtedy te śruby powyciągam, nakleję wykładzinę i te śruby przyjdą z góry. Więc ta wykładzina będzie jakby też dodatkowym elementem, który będzie to gdzieś tam, nie wiem, jakoś tak czuję, że przez wykładzinę będzie lepiej. Tak to wygląda po nałożeniu już całości podłogi. No i moje, co prawda, pewnie subiektywne odczucia są takie, że podłoga się fajnie usztywniła. To teraz let's go do Castorama kupić wykładzinę. Leroy, jednak nie Castorama. W Leroy jest zdecydowanie większy wybór wykładzin takich gumowych. Cały Hall of Fame. I mój wybór zawężył się do tych trzech wykładzin. Zasadniczo tą chyba odrzucam, bo jest chyba taka troszeczkę zbyt jasna, zbyt jakaś taka, no nie wiem, biała.
Więc przed chwilą rozmawiałem z Asią, żeby też to moc konsultować, czy wybrać tą wykładzinkę, czy tą. Ostatecznie w tej przekonała mnie po pierwsze cena, a po drugie to, że jest w 3-metrowych rolkach, a ja potrzebuję kawałek 3x2 metry. I poza tym ta będzie się fajnie komponowała z szarymi ścianami. Tak się prezentuje wykładzinka. No a teraz po rozłożeniu jej w całości jestem jeszcze bardziej zadowolony jakby z efektu kolorystycznego. Pomyślałem sobie, że będę kleił po kawałku fragmentami. Rozsmaruję sobie ten klej, poczekam chwilę, potem to docisnę. Wtedy zwinę z tej strony. No jakoś tak to tutaj wykombinuję. Może od połowy będę, o w sumie może tak od połowy i wtedy od połowy. Teraz muszę to rozpracować i do tego użyję rolki stretcha, która też ma jakąś tam swoją wagę, całkiem fajną. I tym będę tutaj to rozwalcowywał. Troszeczkę nie ogarnąłem pracy z tym klejem, troszeczkę się upierdzieliłem. Ale fajnie, idealnie 2 kg. Co prawda z dwóch różnych klejów, ale o tym za chwileczkę. Starczyło na wysmarowanie podłogi tej przyczepy, po prostu idealnie. Nic nie zostało, fajnie się tymi ząbkami to rozprowadziło, dobra. To co chciałem wam powiedzieć a propos klejów do wykładziny. Ten klej kupiłem w Leroy, kilogram za tam coś koło 27-28 zł. Ten klej natomiast kupiłem w Castoramie, też kilogram za 37 zł, więc Mapei jest droższy, ale w moim odczuciu Mapei jest klejem o wiele lepszym, bo jest gęstszy i jest bardziej nieco wydajny. Co prawdaż tutaj te 3,5 metra no to chyba takie trochę naciągane. Ten klej starcza na 2 metry kwadratowe. Nie jest to żadna reklama, ale jeżeli byście kiedyś kleili wykładzinę, to zdecydowanie polecam wam ten klej Mapei. A ręce mam takie brudne, bo nie ogarnąłem, szybko zacząłem ten klej kłaść, żeby założyć lateksowe rękawiczki. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się do następnego odcinka. See ya!